Dobry albo dobry wieczór, moi drodzy. Dzisiaj przybywam z rozkładem z Księgi Inspiracji. Dziękujemy pani Suzanie za fajny temat na rozkład. A temat brzmi, jaki styl ubioru i kolory i dodatki najpełniej oddają i podkręcają moją energię. Także ja dzisiaj zaprosiłam do tego rozkładu swoje wewnętrzne dziecko. Słuchajcie, dla świeżynek na kanale i dla niecierpliwych pod spodem, pod filmem znajdziecie kody czasowe do wyboru swojego wariantu i tam się można teleportować na szybko. I ja tutaj jeszcze minutkę muszę pogadać do tych, którzy lubią słuchać. I powiem wam tak, słuchajcie, jeszcze będzie następny rozkład, już się będzie produkował od Kasia L. Kosza. Czy stworzę udany związek w tym życiu, szczęśliwy układ partnerski? Ale oczywiście, jak YouTube pozwoli wrzucić dziś, to wrzucę. Coś się ostatnio długo nagrywa, przegrywa, wkręca się niekiedy całą noc, więc na pewno podałam wam kolejność następnego i możecie go oczekiwać wkrótce. Co wam jeszcze chciałam powiedzieć? Chciałam wam powiedzieć, że będę oczywiście czytać wszystkie wasze komentarze i cieszę się, jeśli dzielicie się ze mną swoimi opiniami na temat moich rozkładów, jak tam rezonuje, nie rezonuje. Jestem wam wdzięczna za te komenty wszystkim i oczywiście pod spodem też daję link z uśmiechem dyskretnym, że jeśli ktoś chce i może pomóc w rozwoju kanału, to zapraszam, tam będę wdzięczna za każdą złotówę. Wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na ulepszenie kanału i na fajne tutaj rzeczy, którymi się wspólnie bawimy. A jak ktoś może i chce lajkiem albo subem wspomóc moją tutaj production, Ayla Production, to również jestem wdzięczna za taką wymianę energetyczną. Dobra. I tak, i początek, zaraz będziemy tutaj szamanić, ale jeszcze obiecałam mojemu wewnętrznemu dziecku i wasze wewnętrzne dzieci też zapraszam do tego rozkładu i muszę to zrobić, uwaga. O, jeszcze dajcie moment, bo to jest dla mojego wewnętrznego dziecka i jeszcze trzeci raz. Trochę magii takiej, zapraszam tutaj moje wewnętrzne dziecko. I wasze wewnętrzne dzieci również zapraszam do tego rozkładu. Rozkład będę robić pod kątem i dla dziewczyn, i dla chłopaków, i dla kobiet, i dla panów. Bo cóż, bo może panowie też chcą poznać taki temat, więc zabieramy się do pracy. Jeszcze nie wybierajcie, wampirkami was tu potraktuję do rozkładu, do wyboru swojego wariantu. Tak jak mówię, pod spodem są kody czasowe dla niecierpliwych. A ci, którzy lubią wprowadzać się, tak jak ja, w magiczny, bajkowy nastrój, dobrze pojęty i lubią szum tasowanych kart, żeby się nastroić, żeby dokonać wyboru, to właśnie teraz mnie słuchają. Dobra, trzy warianty kreatywne. Zobaczymy, co mi tutaj dzisiaj zafunduje pole informacyjne i co ja tutaj zrobię. I zrobię tak. To mi mówi, żeby było tu. Stój, jajo. Jeszcze nie wybierajcie. Jak zwykle jeszcze nie wybierajcie. Aż się niesforne kamyki ustawią. Jeszcze nie wybierajcie, jeszcze nie wybierajcie. Jeszcze nie wybierajcie, jeszcze nie wybierajcie. Dobra. I teraz tak. Wewnętrzne dzieci uwalniamy. Bierzemy głęboki wdech. Zamykamy oczy. Wydychamy powietrze, otwieramy oczy i na pełnym spontanie, na pełnej radości słuchacie swojego wewnętrznego dziecka. Tutaj fruwają teraz super dźwięczne, wesołe energie i wy, to co wam wasze wewnętrzne dziecko z radością, ze śmiechem podpowiada, wybieracie. Bo wewnętrzne dzieci są kreatywne i tam jest prawdziwa moc ukryta. Dobra, kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma. I my jedziemy. O, jakie mi dzisiaj piękne kolory. Zielone, ja w końcu pokazało, jakie jest zielone. Dobra. Wyszły mi piękne kolory w kamerce. Zaczynamy od tego. Tu jest jeden, to będzie trzy. Gdzie ja tutaj zieloni? Dajcie moment na bok. Okej. Dzisiaj mamy syrenki, wampirki, Ciro i Lenormandy. I tak, Lenormandy. I tak będziemy tutaj patrzeć, co tu jest. No, moje wymuzy.
Kochane, powiedziałabym, że tu są osoby po pierwszej karcie, które mogą płynnie szukać własnego stylu. Nie znaczy to dostosowywać się do trendów mody, zawsze podążać ślepo za modą, ale to są osoby, które mogą zmieniać swoje style w zależności od tego, jaką mają ochotę. Tak mogą być, tak jak mówię, raz na przykład. To może być albo co chwila zmiana takiego własnego wizerunku, na przykład raz jestem rokowa dziewczyna, za chwilę zakładam, nie wiem, coś zwiewnego, bo mam taki humor i tak się wyrażam, a mogą to też być takie osoby tu w tej grupie, bo wiecie, rozkład jest ogólny, które jakby takimi cyklami w życiu jak gdyby zmieniają swoje style, ale robią to jakby z wyczuciem, tak to powiem, szukają swego, tak to powiem. Zaraz zobaczymy, już będę dokładała, dajcie moment, nastrajam się do Was. Potrzebuję sobie tutaj dołożyć jeszcze wampirki, dwie syrenki i zaraz będziemy, no. I wiecie co? I założę się, że tutaj stawiacie na, tu jest takie jakby związki, słuchacie własnej pieśni, blisko, nie mówię, że musicie być sauté naturalne, ale mogą tu być osoby, które wybierają na przykład naturalne kosmetyki albo naturalne jakieś takie wzory, które są blisko takiej czystej natury, czyli na przykład na ubraniu mogą to być dobre materiały, dobre wełny. Patrzycie na jakość i żeby to było naturalne, też gdzieś tam Wam w duszy gra, ciągnie Was do takich rzeczy i w tym Wam dobrze, rzeczywiście. Więc tutaj słuchajcie siebie, tak to powiem, zawsze. Mogą to być też osoby, bo makijaż mi się dosłownie też tak przegrywa, że potraficie bardzo, tu do dziewczyn, wyeksponować jakby jedną taką cechę na Waszej, powiedzmy, pięknej buzi, czyli wiecie, że albo oczy, albo usta, raczej nigdy dwóch rzeczy naraz, czyli nie mówię o tym, że ust nie malujecie, jak malujecie oczy, ale wiecie, że jedna musi być mocniej zaznaczona cecha, bo inaczej możemy być przerysowane. To jest dobre do kamery, ale nie w świecie naturalnym, jak mówią guru. Natomiast ja nie mówię, że musicie słuchać guru, bo wy macie świetne wyczucie własnego stylu. Już przechodzę do ubrania, jeszcze moment. Teraz tak, poszukujemy. Tak, mocno mi się tutaj cały czas, to wszyscy mi tutaj pokazują, wszystkie karty i wampirki, i syrenki, że wy tutaj po prostu moda swoje, a wy wiecie swoje. I naprawdę macie ponad, ja nie mówię, tu nie musi być tylko klasyka, bo wy szukacie, jesteście płynnymi, jakby surfujecie po stylach, ale po prostu mocne swoje zdanie, własna opinia wyrobiona, poszukiwanie nowych trendów, mocne swoje zdanie, czyli jak Wam ktoś powie, że teraz, nie wiem, wszyscy malujemy włosy na rudo albo kwiaty są modne w tym sezonie, a wy nie macie na to ochoty, to chociażby nie wiem, jaka kreatura mody, oczywiście mówię to z przymrużeniem oka, Wam wciskała, że tak ma być, bo moda jest taka, to Wy powiecie, a ja wiem swoje lepsze i wiem, w czym mi jest dobrze i znajdziecie swój styl. Taki, a nie inny. Więc tutaj ja bym powiedziała, co ja się tu mam nagadać, jak tu są osoby z wyczuciem. I na pewno, tak jak mówię, mogą być z tym, nie mówię, że nie lubicie wzorów kwiatowych, bo mi się pokazywały, że tutaj możecie też mieć ciągoty do takich wzorów po naturze, albo mogą to być też po prostu, nie wiem, kraty, kwiatki, czy też takie, wiecie, rzeczy, które są jak gdyby klasyczne, albo możecie wręcz po drodze buntu, bo tutaj jest tak jakby szukam własnego stylu, ale ja się nie przywiązuję do żadnego. Mam w sobie piękno i harmonię, znowu kompas po tej karcie jak gdyby, piękna karta, która mówi, że jesteście w harmonii z tym, czego szukacie i cały czas szukacie nowego, wręcz tak bym powiedziała, czyli cały czas jakby transformujecie swój własny styl, nie trzymacie się ślepo trendów i kierunków i gdybym tu chciała Wam, nie śmiałabym Wam mówić, w czym Wam dobrze, bo Wy macie tutaj takiego nosa, moi drodzy niebieściutcy, do tego, co na siebie włożyć, że po prostu wróżka się tutaj nie musi wiele nagadać, bo krój również jest tutaj ktoś taki, kto ogląda, kto świetnie wie, w jakim kroju mi dobrze, ale nie dlatego, że to powiedział znowu jakiś guru, tylko ja po prostu widzę i potrafię ocenić, jak podkreślić swoje atuty, a jak ewentualnie tam, wiecie, przysłonić to, czego nie chcę dzisiaj, czy w ogóle tam pokazywać. Jeśli chodzi o kobiety, ja uważam, że nie będą tutaj kobiety, które
I wiecie, nie oceniam, zrozumcie mnie, ja nie jestem tutaj od oceniania jak gdyby stylów, ale tu raczej kobiety nie będą takie, które eksponują jak szwedzki bufet wszystko chodząc po ulicy, rozumiecie? Czyli i kurczę, widać całą pupę i cały biust i wszystko co mam to jak w szwedzkim bufecie wystawiam jak gdyby na widok. Tutaj dobrze pojęte, my wiemy kiedy odsłonić kawałek nogi, kiedy odsłonić kawałek ramienia, ale to wszystko jest takie subtelne. Tu będą tego typu jak gdyby osoby i to jest właśnie to. Ja bym tu nie śmiała doradzać co do kolorów i wzorów, bo tak jak mówię, tu jest poczucie wewnętrzne, wiem to. Nawet jak ktoś tu słucha, kto mówi, że kurczę, czasami się zastanawiam, to te karty mówią, masz to w sobie i słuchaj tego wewnętrznego głosu, bo tu jest ktoś, kto szuka własnego stylu, ale robi to dobrze po prostu. Może być ciągle w procesie i w poszukiwaniu, ale nie mylić tego z zagubieniem w świecie, powiedzmy, mody czy kreacji. To jest ciągły głód natury do poszukiwania czegoś jeszcze, a może tak, ale nie zagubienie się w tym. Więc co tutaj wróżka może powiedzieć więcej, poza tym, że jesteście prekursorami swojego stylu, macie wdzięk, macie szyk, macie grację i macie elegancję. I tu się to się tyczy, u mnie tutaj te karty mi mówią, że wszystkiego szukam, czasami możecie zmieniać płynnie fryzury, kolory, wzory, ale zawsze robicie to jak gdyby w zgodzie z własnym sercem. I to tak jakby podbija waszą pewność siebie, tak? Ale nie ma w tym nic złego. Tak ten świat złożony jest, a wy macie to właśnie subtelne wyczucie smaku i stylu. Mogą tu być tak typowo po tej karcie, to gdyby mnie ktoś młodszy rocznik oglądał, to będą ci zbuntowani młodociani, którzy wiecie, na początku właśnie mamy te wszystkie takie subkultury i mogą też przeskakiwać jak gdyby z jednej w drugą. Albo przypomnijcie sobie, czy u was tak nie było, że tak trochę szukaliście od początku własnego stylu. I tak jak gdyby, nie mówię, że tak pozostało mocno do dziś, ale jednak nauczyło was to takiego podejścia do życia, że szafa, styl jest tym, czym się bawimy, a nie traktujemy tego z śmiertelną powagą, że wiecie, że musi być tak, a nie inaczej, bo nie wiem, w telewizorze teraz pokazują, że w tym sezonie tylko błękity, a jak włożysz różowy, to jesteś de passé, de mode. A wy to macie w nosie i udowadniacie całemu światu, że wy sobie możecie chodzić jak chcecie, bo to wy jesteście kreatorami mody. Tak bym tu powiedziała. Więc ja się za dużo tutaj nie mogę wypowiedzieć, bo to jest tak, narodziny nowego własnego stylu, pielęgnacja własnego, jesteście w własnym mikrokosmosie. Oczywiście, że czasami się tam wkurzacie na to, tak, że a teraz zmienię ta sukienka, czy ten, nie wiem, ta bluza, czy ten garnitur, czy jeśli chodzi o panów, czy to mnie wkurza, może coś zmienię. To są normalne jak gdyby takie trendy w człowieku, ten mikrokosmos buzuje, ale wy tutaj macie genialne jak gdyby wyczucie własnego i wiecie lepiej, ale w dobrym tego słowa znaczeniu wiecie lepiej, nie dajcie sobie wejść na głowę, wam nie są potrzebni tak zwani prowadzący, czyli jak się nazywają takie osoby, które doradzają, jak się ubrać i tak dalej. Nie, są osoby, które mają własne zdanie i też stawiają też to, co nosicie musi być wygodne, czyli was ubiór nie może wiecie, ograniczać w taki sposób, że nie wiem, są niebotyczne szpile i platformy modne, to ja będę w tym ganiać od rana do wieczora, bo to jest modne. Jak trzeba, to włożę, nie wiem, wiecie, takie buty, w których mogę przelecieć gdzieś po ogródku, a jak trzeba, to po plaży też w szpilkach nie będę chodzić, bo taka moda. Tu jest zdrowy rozsądek i super podejście do mody. Więc w tym rozkładzie mogłam tyle powiedzieć. I głęboki ukłon dla niebieskich, bo to podejście jest mi bliskie. Ja bym, jak na razie, to się bym tu wplasowała, chociaż nie wybierałam tu swojego rozkładu, ale ja bym się tu wplasowała na razie. Zobaczymy. Dobra, teraz następni. Wam tutaj podziękuję, moi drodzy. Wampirki na bok te. Chiro tu. Chodźcie, kochani, na bok. I teraz dajcie moment. Jak zwykle mój komp robi. Słuchaj, kochanieńki, jak mi się będziesz wyłączał przy nagrywaniu, to normalnie procesorek rozbije młoteczkiem. Dobra, teraz fioletowi.
A szafirowi, to jest fioletowy, no kurczę, zrobił mi się szafirek. Musisz wierzyć, że ten szafirek jest taki fioletowy. Okej. Ojeny. Moje wiosny, kochane. Dobra, ekolodzy. Dobra, bo tu już widać, że trend mamy taki, że do mnie też widać, że blisko natury, czyli nie sądzę, żebyście tutaj się pakowali w jakieś, wiecie, lateksy czy sztywne rzeczy, które nie przepuszczają powietrza, bo tu jest dobrze pojęta, też stawianie na naturę dobrze pojętą. Tu mogą być dziewczyny, bo tam mi się rysował ostrzejszy makijaż, tu mogą być dziewczyny, które tak wolą delikatnie, wiecie, zwiewnie, romantycznie malować się na przykład i też mogą być pociągi do takich jak gdyby kolorów, ale zaraz zobaczymy jak zresztą kart. Bo tu dusza normalnie taka, wiecie, jak dobra wróżka z bajki. Tak. I w ogóle wam powiem tak, szczęściary wy moje, po tych trzech kartach, odbijając na chwilę od mody i szczęściarze wy moi, jak panowie będą oglądać, tu są geny długiej młodości, czyli po prostu nie czepiamy się, kto jaki ma rozmiar, ale tu jest długo zachowana młodość, rozumiecie? Czyli do was od razu powiem, wszystkie te projektantki, które mówią, że jak tam mamy cztery dychy czy pięć dych, to nie wiem, nie wypada na przykład założyć centków leoparda. Ja nie mówię, że jak mamy 60 lat, to musimy całe w leopardzie, ale wy będziecie miały super wyczucie stylu, że może torebeczka, może paseczek, ale wam wolno wszystko w każdym wieku. To od razu mówię. I tu jest to, że te karty mówią o pewnego rodzaju genie wiecznej młodości. Po prostu tak jakby ząb czasu się was nie imał tak mocno jak innych. Tak to ujmę. Zaraz będziemy rozkładać dalej. Moje wy... Kochane, odrobina szaleństwa tu jest. Pierwszy rozkład był taki, że trzymają, że biegają nam po, biegał nam po różnych stylach, a tu uważam, że tu są osoby bardziej z takim ugruntowanym już poczuciem własnego stylu, czyli jakby nie biegacie tak, nie znaczy to, że nie możecie sięgnąć po coś, co jest aktualnie modne, czy też przejść z jakiegoś stylu, wziąć, zaczerpnąć, ale tu są osoby, które mają raczej ugruntowany własny styl, wiedzą, czego chcą od mody, od świata i od życia i tego się trzymają. Mogą się przegrywać tutaj pastele czy kolory takie natury ziemi, mogą się u was przegrywać. Ja nie mówię, że nie sięgacie po ostrzejsze kolory, ale tu mi jakoś tak, wiecie, pastelowo mi się tu robi. Czyli możecie patrzeć na takie fajne kolory, które z wami współgrają. I co wam chcę powiedzieć? Tu są osoby, które mogą mieć takie też tendencje do zwiewniejszych materiałów. I chcę wam powiedzieć, że odrobina szaleństwa wchodzi w waszą modę, czyli na przykład raczej nie będą tu osoby, które wiecie, tak hardrockowo, ćwieki, skóry, pejcze i tak dalej, rockowe dziewczyny czy rockowi faceci, ale na przykład nawet jeśli w klasyce, to wpuszczacie odrobinę jakiegoś pazura, czyli tam jakiś ćwiek się może gdzieś pojawić, rozumiecie, ale nie cali w ćwiekach. Ja nie mówię, czy to źle, czy dobrze. Są ludzie, którzy lubią się na rockowo ubierać, nie wiem, mają zespoły rockowe albo mają taką duszę i okej, ale u was jest odrobina takiego szaleństwa, natomiast tu są taka zmysłowość w ubraniu, taki czar ponadczasowy, taka elegancja mi się tu, o, aż mi ciary idą. Więc tutaj tacy klasycy, wiecie, też się mogą klasyczne rzeczy rozgrywać, ale gdzieś mi tutaj taki zadziorny pazurek z tego wystaje, czyli umówmy się, na przykład, jeżeli cała, nie wiem, w kwiatki i w groszki, to założę do tego czerwień gdzieś tam, taką drapieżną, czy wiecie, czy w torebce, czy na przykład pod spodem gdzieś w bucie, albo nie zaglądam poniżej tam ubrań, tak? Rozumiecie? Tu jest coś takiego, że wydawałoby się takie ciut słodkie i niewinne opakowanie może kryć dobrze pojęty pazur. I tu również, a wam powiem, no w tych dwóch rozkładach, co ja wam będę mówić, jakie macie kolory wybierać, jak tak jak mówię, ja widzę, że zwiewne, tu jest dobry dobór, tu nie mam czegoś takiego, że trzeba komuś gdzieś powiedzieć może tak czy inaczej, zobacz siebie w innej odsłonie, bo tu są subtelne energie, które wam podpowiadają, jaki kolor, jaka barwa. Może od nastroju, ale tu się bardziej trzymacie jakiejś swojej ulubionej palety.
Tak jak mówię, zwiewność tu czuję, zwiewność i pewnego rodzaju pastele. To może być jakby często. Nie mówię, że nie potraficie też, wiecie, w deseń taki bardziej jakby żywy się ubrać, ale ogólnie wolicie takie rzeczy, które są właśnie tak jak mówię, takie delikatniejsze w strukturach, wzorach i kolorach. Raczej jak będą to na przykład kwieciste czy jakieś tam wzory, to nie takie mocno agresywne, tak uważam i naprawdę Wam w tym dobrze. I powiedziałabym, no ta młodość tutaj to doba zazdroszczenia, bo tu i u panów i u pań będą tak zwane jak gdyby geny długiej młodości. Nie wiem czemu mocno się tutaj rozgrywają elementy z wodą związane i nie wiem jak to się ma do mody. Nie wiem, może marynistykę też ktoś tu lubić, taki styl, ale ogólnie nie wiem dlaczego mi ta woda. Tu może kolory morskie albo rzeczy takie zwiewne, opływające jak woda, bo to są trzy karty mocno związane z wodą i to jest okej, okay, słuchajcie. Dobra, patrzę dalej, bo zagadałam się na tych syrenkach i wampirkach już. Hop, woda znowu. Nie, tu jest takie serce do mody, słuchajcie. Panowie i panie, dobre wybory, takie po sercu, po duszy, piękne kolory, jesteście radością życia. Jak wy się ubierzecie, to po prostu świat widzi, że wy się dobrze w tym czujecie. I tutaj rozkwita to wszystko, co na was, u panów też, ja bym powiedziała tak, pełen bukiet jak gdyby. Jak się ubierzecie, czy z lekką nonszalancją, czy tam zarzucicie taki czy inny, nie wiem, sweter, czy marynary na siebie, nawet jak to będzie nonszalancko gdzieś przewieszony, to i tak wnosicie taką radość z życia, bo to mi się to przegrywa, tutaj rozgrywa, manifestuje. Dziewczyny to samo, po serduchu, jak się ubiorą, to po prostu aż dobre wybory promienieją na całą ulicę. Więc co ja tutaj mogę, biedna wiedźma, Wam doradzać, jak tutaj po prostu same wiochny, wiosny takie chodzące po ulicach, które jak wyjdą, to ludzi, to ściągają jak gdyby spojrzenia ludzi. I co ja mam tu, Wam tu mogę doradzić? Bądźcie sobą i trzymać tak dalej, moi drodzy. Zobaczę, gdzie trzeci mnie wyniesie, ale tu się, co ja tu mogłam doradzić, jak tu są ludzie, którzy mają po prostu, mają to coś, styl, czar, szarm, wdzięk, urok, ale nie taki, wiecie, z oko, oko węża, język jaszczurki i mieszamy, żeby kogoś zauroczyć czarną magią, tylko wy jesteście sami w sobie lubczykiem, więc z tego korzystajcie i po prostu uczcie nas tu, jak z wdziękiem przemierzać świat. Okej, okay, teraz, ale heca, pięknie było. Teraz zieloni, zieloni, zieloni. Co mnie tu przy Was czeka? Zieloni. Tak Wam pokażę. Piękni zieloni. Dobra, co mnie tu czeka przy zielonych? A czemu my się tutaj tak poświęcamy? Dobra. Tu jest wyzwanie w układzie. Zaraz zobaczymy, jak to się ma do mody. Czy nie jest tak, że czasem w imię... Zobaczymy. Moment. Żeby nie było tak, że mi się wciskacie w coś, nie wiem, w buty, które są niewygodne, moi drodzy. Bo mamy jakieś kompleksiki albo... albo chcemy coś przykryć czy ukryć, to tutaj proszę zwrócić na to uwagę i nie wciskać się, nie wiem, w nie takie buty, przyczepię się tutaj, czy w nie takie, wiecie, rzeczy, bo co, bo tak świat każe. To tutaj powiem, że jest taka mała uwaga do tego. Natomiast, moi drodzy, znowu mi się tutaj wyłażą ci moi starożytni, natomiast możecie mieć ciągoty do takich stylów, wiecie, jakby nie z tej ziemi, nie z tej, z innej bajki. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy w Europie, to wy możecie, wiecie, jakieś takie trendy egzotyczne na siebie chcieć. Wcale nie tak jak moda, rzeczywiście. Czyli raczej tu klasyków nie widziałabym w tej odsłonie, tylko ciągnie Was do czegoś takiego, co nie jest ogólnie przyjęte za normę. Tu mogą być, w pierwszym szukali stylu, w drugim mieli go wypracowanego, a Wy tak jakbyście czasem mogli zmienić styl, ale ciągnie Was do takich, powiedziałabym, ekscentrycznych rzeczy i do takiego czegoś, co Wam może w duszy grać z poprzednich wcieleń. Czyli tutaj takie mogą być trochę, wiecie, a to kwiaty wianki we włosach u niektórych, a to na przykład jakieś, nie wiem,
wiecie, takie hinduskie, czy jakieś, ja się tutaj nie czepiam jednego stylu, tylko ja podaję Wam tylko przykłady. Możecie mieć takie chęci do takiego jakby wtrącenia w akcent ubioru czegoś takiego egzotycznego i Wam to dobrze robi. Słuchajcie siebie. Tylko tak naprawdę nie poświęcać mi się dla tej mody, że nie wiem, wiecie, będę, kurczę, chodzić w tych, nie wiem, ciężkich kolczykach, tylko dlatego, że taka jakby taka moda. To tylko do tego bym się tutaj przyczepiła. Czyli, a u panów na przykład, żeby też nie wciskać się w rzeczy, które nie dają wam wygody, tylko żeby poszukać tego własnego stylu, żeby on był wygodny. To tylko o to chodzi, żebyście słuchali własnego ciała. Dlaczego? Bo tu się przy takim rozkładzie o modzie powiem wam, dlatego, że wy jesteście czuciowcami, więc dla was jest bardzo ważne, żeby stawiać też i na wygodę. To ma być piękne, to ma być ekscentryczne, jak chcecie egzotyczne, ale musi być wygodne. I tak, czyli tutaj bym powiedziała, że są tacy buntownicy, nieważne ile macie lat, tutaj możecie jak gdyby buntować się trochę przeciwko ogólnie panującym trendom. Tak. I możecie być tacy, nie powiem, że rockowi, ale tu mogą być osoby, które lubią czymś tam tak delikatnie wprowadzić lekki szok w otoczeniu, tak bym powiedziała, ale dobrze pojęty, rozumiecie? Czyli trochę takiej ekscentryczności w ubiorze może się tu przejawiać i Wam z tym naprawdę jest dobrze. To też muszę powiedzieć, że tu nie ma kogoś takiego, w tych trzech rozkładach nie mam takich ludzi, którzy wiecie, no nie wiem, ubiorą się w taki sposób, że nic do niczego jak gdyby nie pasuje. Tu nawet jak wychodzicie naprzeciwko trendom, Wy, to i tak potraficie to dobrać. Jedyna rzecz to się uprzeć 3 razy, to jeszcze powtórzę, do tej wygody. Zwracajcie na nią uwagę, tak? Czyli tak, możecie jak gdyby szaleć ze stylem, to Wam pasuje, ale pamiętajcie, by było wygodne. Kolory to akurat tutaj, ja mam takie nawet, mogą być skłonności do łączenia kontrastów, ale też Wam to pasuje. Mogą być skłonności do takich rzeczy, które są, powiedziałabym, jak to powiedzieć, które są takie, jakby wchodzi coś nowego i Was to jak gdyby uderza na takiej zasadzie, kurczę, tego szukałem, to jest moje i za tym należy jak gdyby podążyć wtedy, bo tu jak gdyby po tych dwóch asach mówicie, że szybko to, co Wam jak gdyby gdzieś tam bije po oczach, to jest dobry wybór i to jest coś, w czym Wam będzie dobrze. Tu jest dorada od kart, ale jednocześnie musicie wiedzieć, że macie gdzieś tam, no ciągle mi się to rysuje, że macie tutaj takie ciągoty do tego, co już gdzieś było w poprzednich wcieleniach i tak jakby czujecie, że to jest wasze. Czyli no, ten mój ulubiony Egipt, nie wiem, jakieś egipskie, wiecie, czy biżuterie, czy wzory, czy nie wiem, co panowie mogliby szukać w takich wzorach. Może być, ale mogą to też być afrykańskie, czy jakieś egzotyczne jakby szczegóły, czy detale. I to może być nie tylko u was w ubiorze, ale gdzieś się tam przegrywać, na przykład, no nie wiem, w domu gdzieś, w jakichś akcentach, tak? Gdybyśmy patrzyli, ale wam w tym jest idealnie. Czyli jeżeli nie słucha mnie tutaj ktoś taki, kto zawsze miał na to ochotę, żeby tak zaszaleć, bo dusza mu tam, a gdzieś jakieś takie obiekcje, że nie wypada, to tutaj te karty też mówią, żeby się nie poświęcać tak dla tego, co wypada, a co nie wypada, tylko żeby posłuchać tego swojego serducha i zaszaleć, nie wiem, z tym jakimś takim paskiem, czy naszyjnikiem, czy czymś takim. Bo to wam, to was, was to wnosi takie dobre wibry, wtedy wy się dobrze czujecie i zaczynacie zupełnie inaczej, jak gdyby działać w otoczeniu. I tutaj jest coś takiego w was, co mówi mi, że tu mogą być ludzie, którzy lubią czasem posłuchać, co inni mają do powiedzenia w kwestii mody. I to jest okej, tylko tu akurat wbrew do poprzednich dwóch rozkładów jest nam mowa, żebyście przede wszystkim ostatecznie słuchali siebie, czyli nie tak bardzo ufali innym, nie poświęcali swojego zdania na rzecz tego, co mówią inni, bardziej jak gdyby uwolnić w sobie tą kreatywność, puścić to wewnętrzne dziecko, niech rozrabia w tej modzie, ale jeszcze raz, sorry, że Wam to czwarty raz powtórzę, zwróćcie uwagę, bo tu mnie aż pchają palcem z tyłu, żeby powiedzieć, ale nie na tej zasadzie, że wcisnę się w coś, co jest niewygodne, bo ktoś mi powiedział, że w tym mi jest dobrze.
powiedzcie mu, żeby sam se w tym chodził, a wy weźcie to, co wam się podoba i co jest wygodne, tak to ujmę. Natomiast kolory, wzory, nie widzę tutaj, w poprzednich dwóch tak jakby mi wchodziły kwiaty czy coś, a wy nie. Wy możecie lubić większość gładkich na przykład rzeczy, ale za to wprowadzicie gdzieś inne akcenty, na przykład czy to właśnie tak jak mówię wzoru, czy takiego jakiegoś, nie wiem, ornamentu kutego, na, jeśli chodzi o łańcuchy, czy o jakieś dodatki, ale to jest wasz styl, tak bym powiedziała, i w tym wam jest dobrze. I na pewno tutaj są osoby takie, na przykład jeśli by dziewczyny chodziło o makijaż, to wam jest... No uprę się. Tu mogą być takie właśnie orientalne, nie wiem, czy krechy, czy rysy. Ten makijaż nie musi być najzgodniejszy z trendami takie, jak są teraz, ale wam jest dobrze w takich nutach jakby właśnie takie egzotyki czy orientu. Gdzieś tu. No ja to tak widzę. A panów, jakbym miała tutaj gdzieś rozszaleć, to też, no tak jak mówię, jakieś takie wzory, nie wiem, czy jesteście ekologami, czy nie, ale paski jakieś takie, jak macie, to mogą być jakieś takie, wiecie, nietypowe. Albo, nie wiem, azteckie wzory. Jak, ja tu mówię, kultury mi przychodzą różne, ale wy możecie mieć takie jakby akcenty w takich, wiecie, w takich nietypowych zupełnie i niekoniecznie z topowych półek mody jakby akcentów, ale one gdzieś sięgają waszych poprzednich wcieleń i to wyraża was i za tym podążajcie, tak mi mówią te karty. Więc co? Więc to, co mogłam, to wam tu powiedziałam, wycisnęłam z tych kart wszystkich. Fajnie było z wami, słuchajcie. I co? I co wam powiem wszystkim, moi drodzy, kochani? Następny rozkład będzie od Kasi Lkoszy, tam będzie o tym partnerstwie. A tu dzisiaj... trzy rozkłady, które były dla was z naszym wewnętrznym dzieckiem. Jeszcze raz sobie puścimy tutaj bańki na koniec. A co? Dla waszych wewnętrznych dzieci i dla mojego. Słuchajcie. Dobra, akcent był na wewnętrzne dziecko, ale wiecie, to mu obiecałam, że na początek i na koniec będzie radocha. A co? A ja z wami się żegnam w takim razie, moi drodzy. Do następnego razu, niebawem, wszystkim mówię pa, pa.